Jeśli chodzi o zakup opryskiwacza, dlaczego akurat padło na Krukowiaka? Firma Krukowiak, jako jedna z chyba nielicznych albo jedyna firma, spełniła wszystkie moje w cudzysłowie zachcianki, które wymyśliłem sobie, ponieważ wszystkie zabiegi ochrony roślin w gospodarstwie wykonuję samemu. Zmieniam się z bratem, mamy podzieloną produkcję w gospodarstwie. Jeden z braci pilnuje produkcji zwierzęcej, drugi mechanizacji, dwóch nas produkcji roślinnej. Więc wraz z bratem się zmieniamy, w zależności, który jak dysponuje czasem. Ale najważniejszą rzeczą przy zakupie opryskiwacza było to, czy uda nam się te wszystkie różne systemy elektroniczne dostępne na rynku połączyć jakby w jedną całość. Jak wiecie, mamy dużo opryskiwaczy marek na rynku. Możemy to przebierać, wybierać i też firm takich bardzo topowych z górnej półki. Niestety te firmy często albo wyłącznie bazują na tym, co mają w swoim ofercie katalogowej. Nie ma czegoś takiego, że wychodzą klientowi naprzeciw, jeżeli klient ma jakieś dodatkowe życzenie. Ja, oglądając te wszystkie dostępne na rynku opryskiwacze, jeżdżąc po tych wystawach, po prostu jakby zsumowałem to wszystko w całość i jakby zażyczyłem sobie wiele rzeczy. Chciałbym, aby dana firma mi też coś tam wykonała. Niestety w tych firmach zagranicznych, to są duże koncerny, nie dało się tego zrobić, bo albo bierze klient to, co jest w katalogu, albo po prostu nie bierze w ogóle. Firma Krukowiak jako jedyna po prostu spełniła te moje wszystkie wymagania czy tam życzenia, powiedzmy. Jeżeli mam na myśli zakup opryskiwacza, chciałem ten opryskiwacz zagregatować z dostępnymi dwoma ciągnikami, które mam w gospodarstwie. Z uwagi na to, że to jest prawie 7000 litrów beczka, waga samego pustego opryskiwacza plus belki 36 metrów jest dość znaczna. Nie pamiętam teraz tabliczki zamianowej wagi tego opryskiwacza. Możemy to sprawdzić później, ewentualnie gdzieś tam możemy specyfikacji podać. Ale z uwagi na to, że jeżeli dołożymy do tego ciecz, która przyjąć, jeżeli 1 litr będzie ważył 1 kg, to mamy prawie 7 ton samej cieczy, tak? Jeżeli tą jakąś mieszaninę robimy, to się naprawdę robi już waga. Gospodarstwo, które moje tutaj się znajdujemy, niestety nie mamy tutaj terenów równinnych, mamy też górki. To nie są może jakieś super duże góry, ale są naprawdę pola, gdzie jest dość znaczne górki. I z uwagi na to nie jeździmy po równinie, więc ciągnik no, musi mieć, uważam, te komfortowe minimum 200 koni, aby swobodnie móc pokonywać te wszystkie górki, aby przy oprysku komputer nie musiał jakby ciągle dostosować tej dawki oprysku do żądanego tam parametru, który sobie ustawiliśmy wcześniej. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze tereny, bardzo tutaj takie mamy. Jest dużo łąk, jest dużo jezior. Mamy na wiosnę dość często gdzieś, powiedzmy, podmokłe jakieś miejsca przy łąkach. Z tego też powodu to jest dodatkowy argument, aby opryskiwacz ten ciągnął ciągnik już taki większy. Więc argument przy zakupie było rozstaw kół. Rozstaw kół padł na 2,25 m, do tego szeroka opona. Opona jest to 650x75x38. Chodziło o to, aby ten opryskiwacz fizycznie, potocznie móc nie utopić na polu. Jeżeli to jest duży sprzęt, ciężki sprzęt, jeżeli doszłoby do jakiegoś niekontrolowanego utopienia w kolinie gdzieś w błocie, dochodzi później jakieś wyciąganie tego opryskiwacza, szarpanie. Nie chciałem po prostu uszkodzić tego. Z uwagi na to, że mamy belkę aż 36 metrów, więc obliczyłem sobie, że i tak zwiększam jeszcze raz tak ilość tej belki, bo stary opryskiwacz miał 18, więc ścieżek technologicznych jest mniej po prostu, dużo mniej na polu. Z uwagi na to nie muszę zakładać wąskich kół do ścieżek przejazdowych i ciągnik, który tutaj stoi za mną, ma oponę 710x70x38. Drugi traktor ma dokładnie taki sam rozmiar szerokości, 710x42, więc tutaj argumentem dla mnie było to, że nie będę zmieniał kół na węższe przy traktorze. W związku z tym opryskiwacz też potrzebuje, aby miał te koła szerokie. Dzięki temu mam bardzo stabilny opryskiwacz, dużo lepiej się go prowadzi po drodze. Opryskiwacz nie grzęźnie, nie na skosach górek, nie ucieka tak, nie ściąga go tak. Więc to był dla mnie ten argument. Mam idealnie pasujący rozstaw kół w rozstawie ciągnika, ponieważ tylna oś ciągnika jest też regulowany rozstaw, więc ustawiłem sobie idealnie, że ślad w ślad idzie.
Z takich argumentów do zakupu następnych, które mnie zdecydowało dla krukowiaka, to belka. Belka, proszę zobaczyć, tutaj jest to profil aluminiowy. Bardzo mi zależało, aby belka nie korodowała. Ta belka ma zrobione w tej chwili ponad 3000 hektarów. Proszę zobaczyć na masywność tej belki, na konstrukcję tej belki, jaka ona jest naprawdę masywna. Oglądałem wszelkie inne belki niedostępne na rynku. Były to najczęściej belki stalowe. Niektóre firmy mają tylko same końcówki belki aluminiowych, ale generalnie te belki są dużo delikatniejsze. Wiemy, jak jest podczas pracy z opryskiwaczem. No, nikt nie chce uszkodzeń zahaczyć o słup energetyczny, o drzewo, o jakieś tam przeszkody, ale różnie z tym bywa. Ta belka jest naprawdę bardzo, bardzo solidna. Argument następny jest taki, że dysze są schowane wszystkie wewnątrz belki, na całej długości. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie firmy mają osłoniętą dyszę na całości z dwóch stron. Tutaj jest dysza osłonięta z przodu i z tyłu. Nawet jeżeli będziemy gdzieś cofać, jakieś gałąź nam się trafi na pol, cokolwiek, dysze są osłonięte. Więc to był dla mnie taki z praktycznego punktu widzenia duży atut tej belki.